bekę. Wzdłuż osi rakiety. To jest raz, ale ponadto wymaga równoczesnego opuszczenia palca wskazującego. Wtedy palec wskazujący jest ustawiony prostopadle do osi rakiety, a kciuk wzdłuż osi rakiety. Tak? Jak obrócimy teraz rękę palcami, grzbietem ręki do góry, a kciukiem w dół i ugniemy ten kciuk w stawie paliczkowym drugim, bo ten staw nazywa się stawem paliczkowym drugim. To jest pierwszy staw paliczkowy, to jest drugi. Jeżeli ugnę ten staw paliczkowy drugi i go wyprostuję, to wykonuję ruch głowicą do góry. I to jest uderzenie. To jest uderzenie bekendowe. Proszę teraz unieść obydwa ramiona, tak? Podeprzeć palcem wskazującym głowicę. Proszę zobaczyć, u mnie rakieta jest w poziomie. Nie jest u kości, jest w poziomie, tak? Kciuk jest ugięty. Jeżeli wyprostuję kciuk, uniosła się rakieta. To oznacza, że wykonałem uderzenie, tak? Siła uderzająca. Jeszcze raz poproszę. Zamocno. Proszę. O tak, tak. I teraz? O właśnie, ale nie, popatrz. Tylko prosto i zabijcie te palce. Bo trzeba zrobić jakiś rodzaj pięści. To jest właśnie jakiś rodzaj pięści. Tak jest. Lekko uknij i zatrzymaj tu. Widziałaś? I to daje siłę uderzeniową. Tak, to jest to. To jest to. Ta droga będzie dłuższa. Czyli w efekcie uzyskasz większą siłę. Podszuj ci lotkę i potem będzie sobie podbijała z tej podpórki, pisząc tylko wyprost kciuka. Wolniej, szybciej. Wolniej, szybciej, żeby uzyskać. Tak jak przykład będzie. Wyższą lotkę, niższą lotkę. Wyższą lotkę, niższą lotkę. Wyższą lotkę. Niższą lotkę. Tak? No to proszę, po lotce i bawimy się. Ale to...
Spadła ci, co? No to trudno, daj sobie. Dziewczyny!